Siemano, z tej strony Herbu i witam Was ponownie na swoim kanale. Tym samym zapraszam Was na drugi odcinek z serii Wbiłem Platynę, gdzie tym razem wezmę na warsztat Strażników Galaktyki, czyli najnowszą marvelowską grową produkcję, która została wydana przez Square Enix oraz której deweloperem jest Eidos Montreal. No, można powiedzieć, że jest to taki czarny koń końcówki 2021 roku, ponieważ jest to gra, na którą nikt nie czekał, a którą wszyscy się zachwycają. I słuchajcie, no nie bez powodu takie opinie w internecie krążą, oraz nie tylko w internecie. Co mogę powiedzieć o Strażnikach Galaktyki w wersji growej? No mianowicie tyle, że naprawdę gra jest spoko. I naprawdę nie ma co się sugerować tutaj Avengersami, które wyszły jakiś czas wcześniej. I które, no powiedzmy sobie szczerze, no nie sprostały. No nie sprostały. Również wydane przez Square Enix, więc już no troszeczkę, że tak powiem, rysa na opinii tutaj jest. I ludzie dlatego może tak średnio podchodzili do tematu zakupu najnowszych Strażników. Ale powiem Wam szczerze, że warto. Naprawdę warto. Gra broni się sama w sobie jako po prostu przygoda typowo na bazie komiksów Marvela i wszyscy fani na pewno będą mega usatysfakcjonowani. Jestem tego pewien. Co mogę powiedzieć w skrócie, to to, że faktycznie sceptycznie podchodziłem do Strażników w wersji konsolowej. Natomiast powiem Wam szczerze, że bije się w pierś, ponieważ gra jest naprawdę mega. No i co? No i ją splatynowałem. Tak więc słuchajcie, tym razem bez zbędnego wstępu zapraszam Was do dalszej części materiału. Gra, którą można podsumować jednym słowem. Szkoda. Szkoda, że została przyćmiona przez złą sławę niedawno wydanych Avengersów. Szkoda, że tak słabo się sprzedała. Szkoda, że gracze mimo wszystko nie dali tej produkcji zasługiwanej szansy. Szkoda, bo gra jest naprawdę rewelacyjna i każdy fan wykreowanych przez Stana Lee postaci powinien bez mrugnięcia okiem się z nią zapoznać. Fabuła jest bardzo przyjemna i lekka w odbiorze, a zarazem na tyle intrygująca i wciągająca, że grający z automatu jest ciekaw kolejnych wydarzeń. Ogromna w tym zasługa relacji pomiędzy głównymi bohaterami oraz naturalnej chemii między nimi. Postaci zostały rozpisane naprawdę bardzo dobrze, przez co odbiorca od razu angażuje się w przygodę. Nawet jeżeli Strażników Galaktyki znacie jedynie z filmów albo z komiksów i z dystansem podchodzicie do nowej kreacji znanych już bohaterów, to zupełnie się tym nie przejmujcie. Klimat oraz osobowość protagonistów z pewnością od pierwszych minut rozgrywki przypadnie Wam do gustu. Powiem Wam szczerze, że sam miałem obawy co do interpretacji kreacji głównych bohaterów i bałem się, że to już nie będzie to samo co w filmie. Na szczęście moje obawy szybko zostały rozwiane, gdy tylko chwyciłem zapada i zacząłem przygodę. Strażnicy wykreowani przez Eidos Montreal wypadają znakomicie i od razu wsiąknąłem w klimat kosmicznej przygody. Również sama intryga oraz międzygwiezdny kult nazwany tutaj uniwersalnym kościołem prawdy, pochłaniający wszelkie istoty, które staną mu na drodze oraz któremu musimy się przeciwstawić, wypadają bardzo dobrze. Grając Strażników ani razu nie odczułem znużenia, wręcz przeciwnie. Często wieczorami załączał mi się klasyczny syndrom jeszcze jednej misji, żeby nagle po chwili stwierdzić, że jest już grubo po drugiej w nocy, a rano trzeba wstać do roboty. Już samo to powinno dać Wam obraz, z jakim mocnym fabularnie tytułem mamy tutaj do czynienia. Ogólnie fabuła oraz relacje między ekipą głównych bohaterów to swoisty motor napędowy tej produkcji, który sprawia, że naprawdę ciężko jest się od niej oderwać. Mamy tutaj bowiem do czynienia ze Strażnikami Galaktyki na początku ich kariery. Bohaterowie zatem dopiero się poznają, co naprawdę zostało solidnie wykorzystane przez twórców. Sporo też zależy od naszych decyzji podczas przechodzenia produkcji, dzięki czemu gracz ma wpływ na przebieg wydarzeń przedstawionych na ekranie. Co rusz stajemy bowiem przed mniejszą lub większą decyzją, którą przedstawia nam gra. Decyzje te następnie mają swoje konsekwencje w dalszych częściach opowieści, chociaż prowadzą do tego samego zakończenia. Zatem sam fakt, że fabuła oraz setting Strażników są wciągające, sprawia, że jest to jedna z przyjemniejszych produkcji do wbicia platyny. Co do gameplayu, to produkcja opiera się na sterowaniu postacią Petera Quilla i jednoczesnym koordynowaniu poczynań reszty Strażników za pomocą prostych komend wydawanych im podczas walki lub sekcji eksploracyjno-platformowych. Kamera śledzi bohatera z trzeciej osoby, co jest raczej typowe dla produkcji, w których główną rolę odgrywają superbohaterowie. Bardzo przyjemnie w omawianej produkcji wypadają sekwencje walki z przeciwnikami. Są dynamiczne, intuicyjne i przyjemne, co sprawia, że w naturalny sposób podkręcają dynamikę całej produkcji.
Mimo dużego natężenia akcji, gracz nie gubi się w gąszczu padanych strzałów i wybuchów, dzięki czemu można spokojnie walczyć i planować kolejne ruchy względem adwersarzy. Jedyne zastrzeżenie, jakie można tutaj mieć, to lekka powtarzalność starci przeciwników. Jednakże mimo, że zauważalna, to nie ma znacznego wpływu na radość z przechodzenia gry. Kolejna rzecz, która bezpośrednio jest związana z pojedynkami, to rozwój bohaterów. I tutaj również muszę się nieco przyczepić. W mojej opinii został on potraktowany lekko po macoszemu i tak naprawdę postacią idzie wymaksować wszystkie skille grubo przed napisami końcowymi. System zatem mógłby być w tej kwestii nieco bardziej rozbudowany. Natomiast na osobną uwagę zasługuje mistrzowsko dobrany soundtrack, który wprost ocieka klimatem. Składanka Quilla, którą ma nagraną na kasecie w swoim Walkmanie, to czysta, nostalgiczna podróż w głąb hitów lat 80. Takie utwory jak The Final Countdown czy Wake Me Up Before You Go Go idealnie podkręcają tempo rozgrywki i nadają tytułowi charakterystyczny klimat, który fani filmowych adaptacji Strażników poczują i docenią w mgnieniu oka. I tu ciekawostka, soundtrack można też zmienić na autorskie utwory przygotowane przez deweloperów, m.in. pod streaming na Twitchu czy YouTubie, tak aby twórcy nie martwili się o naruszanie na praw autorskich. Dzięki Eidos Montreal! Level design oraz wygląd przedstawionego świata to w moim mniemaniu górna półka, dzięki czemu poziomy znakomicie oddają klimat kosmicznej przygody. Miejscówki są zróżnicowane i mocno ze sobą kontrastują, przez co faktycznie panuje to uczucie zwiedzania obcych planet. Przedstawione światy również charakteryzują się mocnym nasydzeniem barw oraz grą kolorowego światła, co sprawia, że styl graficzny Strażników jest naprawdę unikatowy. Nie wiem jak wam, ale mi owy styl bardzo przypadł do gustu, mimo tego, że jakość tekstów czy złożoność obiektów nie wywołuje efektu wow. I tu przy okazji przypominam, że gra jest międzygeneracyjna, więc nie ma mowy o graficznych wodotryskach powodujących opad szczęki na podłogę. Jednakże styl graficzny, kolorystyka oraz intensywna gra światłem powodują, że gra wyrywa się ze schematów stylizacji graficznych i to jest jak najbardziej in plus. Szczególnie w czasach dążenia do mitycznego już fotorealizmu, gdzie coraz ciężej jest o odkrywczość w wersji oprawy graficznej. Zatem myślę, że po obejrzeniu pierwszej części materiału wiecie już, że Strażnicy Galaktyki są naprawdę spoko grą. I słuchajcie, mówię to z czystym sumieniem. Naprawdę gra, jeżeli chodzi o fabułę, jest rewelacyjna. Wizualnie również robi wrażenie. No a dźwiękowo, no to tak jak już wspominałem wcześniej, no majstersztyk. Słuchajcie, jak zatem wygląda temat przejścia gry na 100%? Pokrótce powiem, że jest łatwo. Że w sumie naprawdę jest łatwo i przyjemnie, co za tym idzie i co najważniejsze. Także, no nie przedłużając, oglądajcie. Generalnie można wszystko zdobyć za jednym podejściem, jednakże przez to, że fabuła i jak i gameplay są bardzo przyjemne w odbiorze, to nie polecam tego podejścia. Mianowicie trzeba by w tym celu korzystać z licznych poradników wskazujących lokację poszczególnych znajdziek, a co się z tym wiąże, imersja podczas grania i poznawania opowieści zostałaby mocno naruszona. No i wiadomo, ponadto istnieje także ryzyko, że takimi poradnikami zaspoilujecie sobie fabułę. Powiem wam, że mimo tego, że lubię przechodzić gry na 100% i sam często korzystam z różnych poradników i tutoriali, to jednak nigdy nie pozwalam, aby przeszkodziło mi to w czerpaniu radości z danej produkcji. W końcu gry mają przede wszystkim sprawiać frajdę, a nie wywoływać frustrację czy zmęczenie. Staram się więc, aby zawsze tak było, szczególnie przy produkcjach takich jak Strażnicy, gdzie poznawanie fabuły i odkrywanie świata to główne elementy zabawy, które wręcz stworzone są do samodzielnego przechodzenia gry. Jeżeli mimo wszystko jednak jesteście nastawieni jedynie na wbicie osiągnięć i nie przeszkadzają wam spoilery fabularne czy wybicie z rytmu podczas rozgrywki, to śmiało z takich poradników możecie korzystać. Zaoszczędzicie wtedy na pewno na czasie, gdyż tak jak wspomniałem już wcześniej, produkcję idzie zaliczyć na 100% za jednym podejściem. Większość zaimplementowanych w grze osiągnięć opiera się właśnie o główną oś fabularną. Zatem mamy pucharki związane z przejściem poszczególnych rozdziałów, w których gra ma 16 do zaoferowania. Ponadto gracz nagradzany jest również za pokonywanie fabularnych bossów oraz za poszczególne etapy rozgrywki mające bardziej znaczący wpływ na przebieg fabuł. Jedno osiągnięcie wiąże się na przykład ze spłatą długu dla korpusu Nova. I tu uwaga, gdy nie mamy wystarczającej gotówki, pucharek ten można przegapić. I trzeba wtedy nadrabiać temat podczas rozgrywki na New Game Plus. Zatem śmiało można powiedzieć, że lwia część osiągnięć, które można zdobyć w Strażnikach Galaktyki, powiązana jest po prostu z przejściem samej gry. I szczerze powiedziawszy, uważam, że nie ma w tym nic złego. Tak jak już wcześniej powtarzałem, wbicie platyny w Strażnikach Galaktyki to czysta przyjemność.
Oprócz przejścia samej fabuły, do odnalezienia mamy kilka rodzajów znajdziek, które są poukrywane w różnych odnogach, nie prowadzących przez główną ścieżkę. Ponieważ sama gra jest bardzo liniowa i cel jest zawsze jasno przedstawiony, to gdy tylko trochę bardziej się rozejrzymy bądź nastawimy na zwiedzanie danej lokacji, okazuje się, że dodatkowe znajdźki wcale nie są takie trudne do odnalezienia. Założę się, że bez korzystania z solucji, gdy waszym oczom ukażą się napisy końcowe, większość opcjonalnych przedmiotów będziecie mieli już w inwentarzu. A z jakimi opcjonalnymi przedmiotami mamy konkretnie do czynienia? Mianowicie głównie są to dzienniki porozrzucane po świecie gry, które zgrabnie uzupełniają przedstawiony przez twórców świat. Jest ich dokładnie 45, jednakże do zdobycia osiągnięcia związanego ze znajdźkami wystarczy odnalezienie 65% z nich. Ponadto do odnalezienia mamy przedmioty ściśle związane z ekipą strażników, zdobycie których odblokowuje opcjonalne dialogi poboczne urozmaicające fabułę. W mojej opinii jest to najciekawszy zestaw znajdziek. Ponieważ dialogi te, mimo że opcjonalne, to całkiem sporo wnoszą do fabuły oraz do wzmocnienia relacji pomiędzy ekipą głównych bohaterów. Zabieg ten zatem wzbogaca ciekawą już opowieść i stanowi dodatkowy smaczek warty odkrycia. Ostatnim typem przedmiotów do zebrania są kostiumy dla naszej ekipy. Nie dają one żadnych statystyk, takich jak dodatkowy atak czy zwiększona ochrona, jednakże stanowią ciekawy i miły dla oka dodatek, albowiem naszych bohaterów można ubrać w różne stylizacje. Również te oryginalne, ale także te bazujące na designie ich odpowiedników z komiksów czy kinowego uniwersum Marvela. Tutaj trzeba przyznać, że mimo braku wpływu na rozgrywkę, różnorodność strojów oraz ich pomysłowość naprawdę robią wrażenie. Zatem nawet z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, jak twórcy puścili wozy fantazji przy ich projektowaniu, warto je odnaleźć. Jeżeli chodzi o trudność ich odnalezienia, to podobnie jak przedtem, kostiumy nie są jakoś specjalnie poukrywane i wystarczy tylko odrobina dociekliwości, a wszystkie bez problemu zostaną odnalezione. Lwia część osiągnięć wiąże się z wyczynami podczas walk z przeciwnikami. I tutaj podobnie jak w przypadku fabularnych pucharków, większość z nich odblokowuje się samoczynnie podczas przechodzenia produkcji. Polegają one bowiem na użyciu odpowiednich umiejętności, przeprowadzeniu kombosów czy kooperacji z pozostałymi członkami drużyny. Szczerze powiedziawszy, pomimo że część z tych pucharków trzeba grindować, to wbijanie ich było dla mnie czystą przyjemnością. Tak rajcowny jest system walki w strażnikach. W skład wyczynów, jakie musimy odhaczyć podczas starć z przeciwnikami, wchodzą takie rzeczy jak pokonanie określonej liczby wrogów danym skillem, czy odpalenie combo z kompanem z drużyny. Jak już wspomniałem, większość z nich wpada automatycznie podczas przechodzenia gry. Zdobycie reszty wymaga delikatnego grindu, ale w żadnym wypadku nie jest on jakkolwiek męczący. I to w sumie tyle. Nic dodać, nic ująć. Bicie platyny w strażnikach to w głównej mierze po prostu przejście gry i cieszenie się produkcją, jej fabułą oraz bohaterami. Don't give up when things start going wrong. Was that a crack? That'll do it. Zatem podsumowując, podczas mojej kosmicznej przygody znalazłem 15 unikalnych przedmiotów związanych z ekipą strażników. Przebrałem się w 45 unikalnych strojów zdobytych w trakcie przygody. Przeczytałem kilkadziesiąt stron galaktycznych wpisów i dzienników znalezionych w trakcie poznawania fabuły. Pokonałem setki wrogów na setki różnych sposobów. Uratowałem wszechświat. Obaliłem jeden międzygwiezdny kult. A nawet zabiłem smoka. A przy tym wszystkim zwiedziłem kawał kosmosu. Marvelowscy Strażnicy Galaktyki w interpretacji Eidos Montreal to w moim mniemaniu jedna z mocniejszych premier końcówki 2021 roku. I tak jak już wspomniałem na początku, szkoda, że przygoda nie spotkała się z takim szerokim odbiciem jak chociażby Spider-Man od Insomniac. Wciągająca fabuła i oryginalna oprawa audiowizualna sprawiły, że dosłownie nie mogłem oderwać się od ekranu i pochłonąłem produkcję prawie na raz. Na kontynuację niestety bym nie liczył, przynajmniej nie w najbliższym czasie, a szkoda, potencjał jest ogromny. Może kiedyś, warto pomarzyć. Tak czy inaczej, wbicie platyny w Strażnikach Galaktyki było czystą przyjemnością i z całego serca polecam wam również wyciśnięcie wszystkich soków z tego tytułu. Krótko mówiąc, jeżeli lubicie kompletować grę, jeszcze nie macie wbitej platyny lub calaka w najnowszych strażnikach, to słuchajcie, nie wiem na co czekacie. Naprawdę, gra jest rewelacyjna, platyna jest przyjemna. Czego chcieć więcej?
Mam nadzieję, że podobał Wam się drugi odcinek z serii Wbiłem Platynę. Subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco i aby wiedzieć, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. Z mojej strony mogę powiedzieć, że może postaram się urozmaicić w przyszłości kanał, może dodam jakieś unboxingi, może recenzje jednak świeższych gier. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy i co najbardziej Wam się będzie podobało. No mam nadzieję, że razem stworzymy tutaj fajną społeczność i no i będziecie ze mną tutaj, że tak powiem, uczestniczyć w tworzeniu tego kanału, bo tak naprawdę poza twórcami kanał tworzą również jego odbiorcy. Dzięki wielkie, do zobaczenia, na razie.